przepiękny pojedynek, gratulacje. Powiedz, jaki był plan na tę walkę? Plan był pierwszy, przeciwnik miałem 29, walka miał pierwszy przeciwnik i już miesiąc przygotowałem się do przeciwnika, bardzo dobry przeciwnik miałem i już tygodnie, dwa tygodnie tak zostało i już przeciwnik nie chciał ze mną wyjść i z Białorusi dwa tygodnie tak przeciwnik zmienili mnie i plan był inny, no kurczę, co prosto wychodziłem, jak mogę i tak zrobiłem. Czemu ci rywale nie chcą z tobą walczyć? Myślisz, że się ciebie boją? No nie wiem, po prostu kurczę, 7-0, jak ja już rok tak jestem tutaj i dużo PLM mama i kurczę, duża organizacja tak miałam, przeciwnik mój trener też szukał. 7-0 nikt nie chciał, tak, i teraz 7-7 jeden kategorii na górę poszedł, teraz 7-7, tak nie moja waga jest, po prostu już nikt nie chce walczyć i 7-7 tak walczy, больше wariantów nie ma. Wydaje mi się, że mogłeś kończyć ten pojedynek trochę wcześniej, no, ale... No, mogłem po prostu, zawsze dużo walkę miałem, wszystkie pierwsze raundy po prostu... Chciałem pokazać pomalu show takiego dalej było. Czemu sam nie obalałeś? Czemu nie było tych zapaśniczych obaleń? No nie wiem, po prostu swoją ochronę bardzo tak uwierzę swoją ochronę i swoje zapasy chciałem pomalu takiego udar, tak boks pokazać w sobie. I co wyszło, to wyszło. Czymś cię rywal zaskoczył? No tak, rywał, co to był? Przeciwnik silny był, po prostu denerwowany był i tak powiem ci, już jak denerwuje się, nie możesz myśleć i nie mógł normalnie myśleć przeciwnik. Każdy mówi o twojej legendarnej sile, powiedz, ile ważysz na co dzień? No ja ważę 7-7, ważę 80 kg, 7-9 kg. No 7-0, idealna waga mam dla 7-0 i swój rost też mam. I już przeciwnik nie miałem, 7-0 już nikt nie chciał. I jak ja w formie nie jestem, od razu 7-7 zabieram walki i 7-7 już tak dalej idę walki. To ostatnie dwa walki zrobiłem, 7-7, 7-5. 7-0 tak nie chcę, nie wiem czemu. Po prostu ja wolny nie jestem z świata. Mi świata jestem po grekorymski. Już 4 lata zrobię MMA i teraz czwartą walkę mam i piątą walkę powiedzieli, Babilony będzie i czekam, kto będzie, to będzie. Czyli będziesz walczył dla Babilonu, tak? No teraz będzie następna piąta walka, będzie Babilonu i powiem ci, tam 7-7 będę walczył i następny walkę będę miał już 7-0, nie będę już 7-7 walczył, to nie moja waga jest. Mogę walczyć 7-7, po prostu jakieś 90-87 waży chłopak, jak przyjedzie 7-7 zrobię, następnie będzie 85-86 kg. Może dwa pierwszy round wygram, już kondycyjnie dobre będzie, już on waży dużo i siłę będę miał, ale 7-0 czuję siebie bardzo efekt perfekt. Rozumiem, że kontrakt z Babilonem jest już podpisany, tak? Nie, jeszcze nie jestem. Obiecowali, co będę miał za 2 miesiące Babilon. A na ile walk? Jakie warunki, jeżeli możesz zdradzić? No, powiedzieli trener, pierwszą walkę będę z 7-7 zrobił, a powiedziałem mu 7-7 będę zrobił. I następnie walki wszystko, jak kontrakt będę z nimi zrobił, ili jak sudba jest, to jak Bóg chce wygrać, jak nie chcę, to przegrasz, po prostu jak wygram, nie przegram, gdzie kontrakt będę, już będę 7-0 zrobić, waga. Jacyś potencjalni rywale w tym Babilonie cię interesują? Poznałeś jakieś nazwiska? No, teraz gromcze nie będę gadał, po prostu nie wiem, kto będzie, będzie. No, przygotowany będzie mi na 100. A twoje marzenia, powiedz, chciałbyś zostać w Babilonie, czy celujesz w UFC na przykład? Ja powiem ci, w Polsce ja bardzo chcę z KSU walczyć i na KSU chcę bardzo sobie pokazać, jak mnie organizacja z KSU, prezydent ili tam kto-to daje mnie jedną walkę, to ja sobie pokażę KSU. Bardzo chciałem by
KSW pokazać sobie jeden walkę, dalej by pokazałem by sobie, przygotowałem się by 2-3 miesiąc, tak, i pokazałem by sobie. Będziesz nowym Mamedem w KSW? Jak będę. Jak Mamediu stary będzie, potem może ja będę. Bez przegrany nigdy nie możesz wygrać. Dzisiaj ja wygrałem, może jutro ja przegram. To tak życie jest. Kto nie trenuje, to nie je. Potem nasz trener zawsze mówi, zmęczony jesteś, odpoczywaj, no nigdy nie będziesz czempionem. Tak. Znacie się z Mamedem? Mamedem, powiem ci tak, nie widzieliśmy, no Asambek Saidow, moi kuzyni, wszystkie od dziecko zna, oni drug drugu, Anzorajiv też wszystkie zna. No jak rodzina jesteśmy, Asambek Saidow i Anzorajiv, tak. A powiedz mi, bo ty jesteś młodym prospektem, czy ACB się tobą interesowało? ACB, jak ja ostatni, jaki nie wiem, jakiś ACB poszedł do Wiednu, tam mój kuzyn też walczył, Muslim Abdulkadirow, on jakiś Słowakiem przegrał i powiem ci, tam Czeczeńcy powiedzieli mnie, chcesz ACB walczyć, ja jeszcze walczyłem, 3 walki zrobiłem, Ahmad MMA, tam zrobiłem 3 walki, ACB zobaczymy, jak KSW mnie szans da, może z KSW dalej do pasa idę, jak nie da, to ACB nie ma problemu, wszyscy i tak organizacja Czeczeńców jest, jedyn pogadam i bez problemu zabieram. Każdy zapaśnik jest bardzo silny fizycznie, jestem ciekaw, jakie masz osiągi na siłowni, na przykład na ławce płaskiej. No siłowni, powiem ci, ja woli nie jestem, grekorymski zapasy sam silny fizyczny, mocno jest. No powiem, co moi przeciwniki i mój sparring partnery wszyscy wie, sam sobie ile silny jestem, nie będę sam sobie powiedzieć, mój bracie, moi wszyscy kolegi zna, jak ja silny jestem, ale sami mówię, w Polsce dużo chłopakami zrobiłem, no tak silny i techniczny, tak jak ty, zapasy nie mieliśmy, tak oni sami mówią do mnie. Mówisz coraz lepiej po polsku, tak dawno mieszkasz tutaj w Polsce? No, w Polsce mieszkam już rok i 5 miesiąc, tak będzie. I jak ja pierwszy tu przyjechałem, w ogóle nie miałem po polsku gadać. Mój rodny brat jest Rami Hamdan, on bardzo pomagał mnie i wszystkim poznać, dał i treningi, wszystkie, jak sponsor mnie pomagał. Jak on nie byłby, ja tutaj nic nie mogłem zrobić. I Dara Kebab od Dzierżowa też bardzo pomaga mnie, sponsoruje i EOS Rivik Center też sponsoruje mnie bardzo, witaminy wszystkie daje, na MedSport też i jeszcze sponsory czekamy, szukamy. Podoba ci się w Polsce? Bardzo, ja lubię, kocham Polskę. A powiedz mi, co robisz na co dzień? Pracujesz, czy to są tylko treningi? Teraz ja tylko trening, u mnie tak zapas, pas, jakiej organizacji będę, nie ma różnicy, ja teraz młody jestem i zdrowie bardzo mocno mam i kurczę, w swoim zdrowiu tak mocno mam i chcę dalej, w ogóle wszyscy jak odpoczywają, dalej trening zrobię, mój trener wie, wszyscy po treningu, ili dzień jeden trening zrobi, a ja 2 trening zrobię, każdy dzień może to walkę przygotowałem, 2 miesiące, każdy dzień 2 trening zrobiłem i bardzo mocno przygotowany byłem i potem tak powiedzieli, to 29 walk ma, to chłopak bardzo dobry było i powiedzieli, co on nie chce walczyć, już 2 tygodnie został i tak humor dobrze nie miałem, pomalu tygodni nie trenowałem się i szukali mnie to chłopaku i od razu tak lekki tak trening zrobiłem sobie. Czyli ciężka praca to podstawa. No, jak mówię, jak Bóg, ty będziesz zawsze pracować, to Bóg daje ciebie, a ty leżysz, a ja dobry jestem i kurczę, jeden trening zrobił i tak Bóg nie da, to powiesz, Bóg nic nie ciebie nie da, ty trzeba sam sobie pokazać i treningi zrobić i pokazać ciebie trzeba. Jak trening nie będziesz zrobić, to nigdy nie będziesz czempionem, trzeba każdy dzień trening zrobić, a dzisiaj zrobiony jest trening, jutro duma trzeba, co będziesz zrobił dalej.
Ostatnie już pytania. Czy masz jakąś swoją ulubioną technikę i kto jest twoim ulubionym zawodnikiem MMA? Powiem ci, tak dużo gadali Ankos MMA, tam chłopaki dobry jest, powiedzieli. Po prostu sobie też chciałem zobaczyć, jak sobie czuję, jakieś normalne przeciwniki dali mnie. Normalnie nie mówię, nikt nie jest niedobry, wszyscy jest dobry, wszyscy trenuje, wszyscy umie bić się. I kurczę, powiem ci, bardzo chciałem z KSU tam jedną walkę pokazać sobie. I wtedy powiedzieli, jak chcieli, dali walkę, dali bo mnie, jak nie, to nic. I na organizację ACB, no ACB na pewno chce mnie, nie ma problemu do ACB. A ulubiony zawodnik MMA, masz jakiegoś? Ulubiony zawodnik MMA mam, Khabib Nurmagomedov. To jest sam, on bardzo motywację daje mnie, czemu? On zawsze, jego tata jest bardzo motywacją, daje mu każdy dzień, on trenuje, on sam mówi, kto nie trenuje, to nie je. Bo tak jest sport też, jak nie trenujesz, nigdy nie idziesz na górę, a jak trenujesz, to idziesz, jeden wychodził, drugi dzień, drugi wychodzisz, tak. To jest prawda, że on tam w Dagestanie miał niedźwiedzia i z nim robił zapasy? No na, tak. Ahmadi też on trenował za Khabib Nurmagomedov, widziałem go. Bardzo dobry chłopak, chłopak jest i charakter ma i bardzo takiego spokojny. Bardzo dobry chłopak jest Khabib. On w ogóle nigdy nie pokazuje siebie, on UFC champion jest, ili jakieś co to, tak jak McGregor nie chodzi, zawsze grzeczny. No właśnie, chciałbyś walki McGregora z Khabibem? Kurczę, bardzo chciałbym. Ja mówię, co Khabib, jak go złapie z zapasu, Khabib to McGregor nie ma szans, w ogóle szans nie ma. Jak McGregor go trafi, to Khabib też trudno będzie. Czyli trash talk McGregora ci się nie podoba? No, McGregor też charakter ma i stojkę dobrą ma, jak powiedzieć trzeba. To sport jest MMA jak szachmat. Kto pierwszy trafi, to wygra. Otóż to. Dziękuję serdecznie. Gratulacje raz jeszcze. Dziękuję. Dzięki.